Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Dzisiaj obiecane moje osobiste sprawozdanie, czyli tak zwany raport osobisty z 12 rytuału dla Matki Ziemi, który miał miejsce w pełnię Księżyca 19 września o godzinie 22:00. Moi drodzy, troszeczkę to trwało, zanim to sprawozdanie dla Was nagrałam, ponieważ przyszło mi zliczyć niezwykłą ilość listów z potwierdzeniem udziału. Niektóre osoby brały udział samodzielnie, niektóre całymi rodzinami, niektóre z jakąś taką bardziej zaufaną przyjaciółką, przyjacielem. I moi drodzy, w naszym 12 rytuale dla Matki Ziemi, czyli nasza rocznica, 12 miesiąc, pierwsza rocznica, wzięło udział 1715 osób. Niezwykła liczba, niezwykła ilość energii, dusz i po prostu brakuje mi słów, aby wyrazić moją wdzięczność dla Was wszystkich za to, że los naszej planety nie jest dla Was obojętny. Ale czekacie na moje sprawozdanie i dzisiaj to sprawozdanie w jak największym skrócie, ponieważ energii, wizji i wszelkiego rodzaju istot i wyjątkowych sytuacji było bardzo, bardzo dużo. Dlatego postaram się jak najkrócej to omówić. Samo przygotowanie do rytuału pełni księżyca było podobne jak co miesiąc i tym razem wysiałam wszystkie zaległe nasionka, które jeszcze były w naszych zbiorach tutaj w magicznej oazie, bo jak wiecie, pełnia księżyca to odpowiedni moment na takie właśnie prace. Także cały system porządkowania, oczyszczania, segregowania pewnych rzeczy i przywoływania tych pozytywnych energii. Jak wiecie, tutaj w tym miejscu, w tym samym sobie z natury bardzo negatywnym miejscu, które jest skropione łzami niewolników i tych wszystkich rzeczy, które tutaj się wydarzyły, jest to bardzo, bardzo ważne, aby takie oczyszczanie robić jak najczęściej, a szczególnie przed takimi wyjątkowymi spotkaniami i pracami rytualnymi. Moi drodzy, w oazie trwała w tym czasie budowa naszego dachu, który przedstawię dla Was w kolejnym filmie z tak zwanych źródeł odnawialnych. To jest również bardzo takie pozytywny impuls i inspiracja, tak jak wyście wysyłali do mnie Wasze pomysły, Wasze motywacje, Wasze inspiracje, tak również ten maleńki filmik, który wkrótce się pojawi, będzie, mam nadzieję, dla Was również taką inspiracją, co można zrobić z takich rzeczy, które rosną lub są obok nas i nie trzeba kupować gotowych. I takich filmów w przyszłości pojawi się dużo, dużo więcej. Co jeszcze nowego, to w oazie, moi drodzy, zamieszkał młody sokół, który ma tak niesamowite zaufanie do nas, że cały czas spaceruje pomiędzy kwiatami, pomiędzy roślinami. Jest to bardzo, bardzo taki pozytywny impuls, że dokładnie przed naszym 12 rytuałem, przed naszą rocznicą, takie niezwykłe zwierzę mocy się pojawiło. Przed samym rytuałem oczywiście miała miejsce również moja wędrówka do źródeł mocy, które znacie już z poprzednich sprawozdań, oczyszczenie ciała, oczyszczenie talizmanów i przygotowanie się takie psychiczne. I po drodze miałam okazję spotkać małego ptaszka, niestety nie znam jego nazwy, przypuszczam, że jest to jakaś tutejsza odmiana. I ten ptaszek usiadł przede mną na drodze i zaczął mi się przyglądać. Ja się oczywiście zatrzymałam, ponieważ dla mnie takie sytuacje zawsze mają głębsze znaczenie i dokładnie miałam wrażenie, że to mój tata, który zmarł, no wydaje się, że praktycznie wczoraj, że chciał się ze mną skomunikować i dodać mi jeszcze więcej siły i odwagi i wiary w to, co robimy razem. Bardzo, bardzo takie pozytywne
pozytywne spotkanie, które uświadomiło mi, jak bardzo mi mojego taty brakuje. Mimo tego, że znam tę konieczność wędrówki, tej śmierci i nowego początku, to jednak jako człowieka takiego obok nas fizycznego, takiej osoby zmarłej, no po prostu nam fizycznie brakuje. Moi drodzy, co jeszcze jest ważne, to przygotowanie ciała, przygotowanie magicznego kręgu. Wykorzystałam również te osłonki na świeczuszki, które widzieliście w jednym z filmów i także na blogu, ponieważ powstały one dla tego rytuału, dla 12 rytuału i również miały one swoje miejsce w magicznym kręgu. Następnie jeszcze przed 22, u nas 21, u Was 22 w Polsce, w różnych miejscach na Ziemi, w różnym czasie, w zależności od tego, kto z uczestników był w jakim miejscu, ale u nas była godzina dokładnie, godzinę wcześniej, niż miał się rozpocząć rytuał, ja już rozpoczęłam otwarcie magicznego kręgu, przywołanie sił światła, sił pozytywnych, ściągnięcie energii, ściągnięcie światła, wzmocnienie mojego ciała fizycznego, ciała astralnego. To jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ taka ilość energii, która ma miejsce w czasie naszego rytuału, jest ogromna i jest konieczne to przygotowanie wcześniejsze, bo gdyby nie było tego przygotowania, to przypuszczam, że nie byłabym w stanie tego rytuału w ogóle przeprowadzić. I moi drodzy, pojawiły się istoty światła, pozwoliły mi napełnić się energią, ta duchowa gotowość się pojawiła i pojawiły się również dwie istoty, które w wcześniejszych kulturach były uważane za bogów, istoty boskie, jedna po mojej lewej stronie, druga po prawej stronie. Istoty te poprosiły mnie o dyskrecję, abym nie ujawniała ich imion, ponieważ praktycznie każdy zna te imiona i pewne kręgi te imiona wykorzystują do swoich niecnych celów, co jest niezgodne z wolą tych istot boskich, istot wyższych niż nasze istoty duchowe. Nie są to istoty tak zwane najwyższe, czyli istota boska, ta najwyższa, ale również istoty o wielkich energiach, większych niż nasze ludzkie, i dlatego nie ujawnię ich imion, aby pewne kręgi nie wykorzystały to dla swoich celów. Te istoty towarzyszyły mi i przekazały mi pewien przekaz. Przekaz, który jest bardzo, bardzo ważny, który mówi o tym, że ludzkość doszła w tej chwili do pewnego momentu. Do pewnego momentu, gdzie niektóre dusze takie jak moja i takie jak wasze, czyli osób, którym te rytuały są bardzo ważne, a także dusze tych osób, które nie wiedzą o tych rytuałach, a robią coś bardzo, bardzo podobnego na całym świecie, na całej Ziemi, te dusze inkarnowały dokładnie teraz, ponieważ jest to bardzo, bardzo ważne dla naszej Matki Ziemi, dla całego procesu jej przemiany, a także przemiany nas, ludzi, proces zrozumienia. I te dwie istoty ujawniły mi pewne prawdy, które zauważycie w dalszej części tego sprawozdania, które objawiły się w pewnych wizjach i które są dla nas wszystkich bardzo, bardzo ważne. Między innymi to właśnie, że nasze dusze inkarnowały już wcześniej w bardzo ważnych momentach ludzkości, między innymi w momentach, gdzie zlikwidowano niewolnictwo ludzi. I teraz jest kolejny moment zlikwidowania niewolnictwa zwierząt, a także zlikwidowania niewolnictwa ludzi, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, że są niewolnikami, czyli są niewolnikami bez łańcuchów. Nikt nie stoi nad nimi tak fizycznie i nie popędza ich batem, czy zmusza ich do pewnych rzeczy, ale to jest forma niewolnictwa tak zwanego współczesnego, o którym powiem w dalszej części tutaj naszego sprawozdania. Co jeszcze było ważne? Przede mną na nieboskłonie była widoczna planeta Wenus. Bardzo, bardzo silne wibracje od niej wychodziły. Również mój rytuał przeprowadziłam twarzą w kierunku oceanu, czyli tym razem w kierunku zachodnim. I
ocean był bardzo, bardzo spokojny. Praktycznie nie było na nim nawet jednej fali i emanował niesamowitą energią, bardzo, bardzo, bardzo silną. I teraz, co jest jeszcze ważne, to w czasie całego rytuału, jak nigdy wcześniej, panowała zupełna cisza. Nie było żadnych odgłosów. Nie było odgłosów rechoczących żab, nie było odgłosów cykad, nie było żadnych odgłosów ludzkich, żadnych przejeżdżających samochodów, co jest praktycznie czymś bardzo, bardzo wyjątkowym. I to mniej więcej wszystko z tych momentów takich przygotowania, czyli otwarcia kręgu, ściągnięcia pomocy istot wyższych i ten przekaz od istot tych boskich, które chciały nam przekazać jedno, że bardzo wiele grup, bardzo wiele różnych sekt, różnych tych czy innych ugrupowań, wykorzystuje pewne stare symbole, wykorzystuje pewne siły na swoje potrzeby, a są one niezgodne z wolą tych sił. I dlatego te dwie siły towarzyszyły mi w czasie tego rytuału. Kolejne przekazy były przeznaczone tylko i wyłącznie dla mnie osobiście, od tych dwóch sił towarzyszących i dlatego pominę ją tutaj w tym sprawozdaniu i przejdę do następnego etapu. Kolejny etap po wypełnieniu światłem to była mowa uroczysta, gdzie słowa praktycznie same cisnęły się na usta i podziękowałam wszystkim siłom, Wam, za wszystkie te nasze 12 wspólnych miesięcy, naszą rocznicę. Wyznaczyłam cele na kolejne miesiące i podsumowałam jak gdyby to, co udało nam się osiągnąć bardzo, bardzo uroczyście. I w tym momencie nastąpiło również to wyjście jak gdyby z ciała, gdzie ta aura staje się coraz większa, większa, większa i nagle widzicie Wasze ciało tylko jako taką małą mróweczkę poniżej, a Wy jesteście tak 15-20 razy więksi. Następny moment to bardzo szybkie obrazy. Obrazy, które były związane z tą rozmową, z siłami towarzyszącymi i pokazywały ludzkość. To było tak szybkie przeskoki z jednego miejsca do drugiego w czasoprzestrzeni, że bardzo trudno to praktycznie tutaj ująć. Widziałam Skandynawię w XII wieku. Widziałam Europę, Włochy w XVI wieku, widziałam Irlandię, widziałam Afrykę, Chiny, bardzo, bardzo różne momenty z naszej historii, wszelkiego rodzaju rewolucje, powstania, deklaracje praw człowieka i tym podobne. To było bardzo, bardzo, bardzo szybkie i było związane z tym zrozumieniem, że tyle przeszliśmy już w tej naszej historii, tyle energii, tyle przeżyć, tyle walk, tyle zrozumienia, że nagle nadszedł czas, aby to wszystko zobaczyć jak gdyby z wyższej perspektywy. Że przyszedł czas dla nas ludzi, czas informacji, gdzie każdy z nas ma dostęp do wszystkich możliwych informacji, jakie tylko można sobie wyobrazić i jesteśmy w stanie spojrzeć na coś kompletnie globalnie, jak gdyby z góry, na całą naszą historię, cały nasz rozwój, całą naszą świadomość i te wszystkie etapy i zrozumieć, dokąd żeśmy dotarli i dokąd zmierzamy. Moment, który ukazuje nam, że większość ludzi żyje we współczesnym niewolnictwie, nie zdając sobie czasami z tego sprawy. Zamknięci w mieszkaniach, które są zbudowane z betonu i z metalu, które dokładnie przypominają te same klatki, w których zamykają zwierzęta hodowlane, które później jedzą. Zamknięci od rana do wieczora w klatkach, mimo tego, że nie mają kajdanów, to jednak mają kajdany wirtualne. I ukazało się coś, co widać z perspektywy, dopiero gdy na to spojrzymy z perspektywy. Większość ludzi na naszej planecie, dookoła nas, jest nieszczęśliwych. Większość ludzi pracuje od rana do wieczora lub żyje w zamknięciu, w budynkach. Tak jak zwierzęta hodowlane, które jemy. My nie, weganie nie, wegetarianie również nie, ale większość ludzi jeszcze je te zwierzęta.
które są tak samo zamknięte, bez dostępu do świeżego powietrza, do słońca, do deszczu. I tak jak ludzie chronią się, nosząc buty, nie dotykają stopami ziemi, chronią się od deszczu przy pomocy parasola, zamykając się w samochodach, zamykając się w mieszkaniach, chronimy się od natury. I dokładnie tak samo jak te biedne zwierzęta, które są zamknięte wbrew swojej woli i odgrodzone od natury, tak większość ludzi również nie zdaje sobie z tego sprawy, co dzieje się dookoła, że pracujemy, by zapewnić sobie urlop, że chcemy sobie kupić szczęście, chcemy sobie kupić nowy samochód, nowy dom, nowe wyposażenie, nowe ubrania, myśląc, że da nam to szczęście. Ale moi drodzy, ja w tej całej mojej pracy z wami zauważyłam jedno. Gdy pytam was o to, byście opisali mi, kiedy naprawdę czuliście się szczęśliwi, kiedy czuliście to szczęście, to wiecie kiedy? Kiedy opisujecie, jakie to są momenty? To jest moment, w którym przytulacie się do ukochanej osoby. To jest moment, w którym spacerujecie boso brzegiem morza i fale dotykają waszych stóp. To jest moment, gdy leżycie wśród kwiatów i obserwujecie obłoki na niebieskim niebie. To jest moment, w którym wąchacie pachnące kwiaty. To jest moment, gdy motyl siądzie wam na nosie. Jak zauważyliście, te wszystkie momenty są związane z naturą, bo my jesteśmy nierozłączną częścią tego wszystkiego dookoła nas, natury. My nie możemy być szczęśliwi, kupując sobie nowe gry komputerowe, czy grając w te gry komputerowe, czy zerkając, kto co nowego wstawił na Facebook. To nie daje nam szczęścia, to daje nam takie złudne odczucie szczęścia, ale to nie jest szczęście, bo szczęście to dopiero jest wtedy, gdy sąsiad się do nas uśmiechnie, gdy do nas zagada, gdy zaprosi nas na kawałek ciasta w swoim ogrodzie. Bo szczęście to dopiero jest wtedy, gdy wejdziemy w deszczu na spacer i obserwujemy w lesie, jak wszystko żyje, jak widzimy różne istoty, na które nie zwracaliśmy wcześniej uwagi. To jest nasze szczęście. I naszym wyzwoleniem się, odrzuceniem kajdan jest właśnie to zdanie sobie sprawy z tego, że wszystko to, co potrzebujemy do szczęścia, jest obok nas. Tylko musimy to zobaczyć. Szczęście to nie są sztuczne światła w nocy w wielkim mieście. To nie da wam szczęścia, to jest takie złudne szczęście. Ale szczęściem jest usiąść na skraju lasu, wystawić twarz do słońca i czuć, jak ono igra w waszych włosach. To jest szczęście. I tego szczęścia nie da się kupić, bo ono jest dookoła nas. I moi drodzy, przed tym rytuałem, 12 rytuałem dla Matki Ziemi, pojawiały się u mnie różne takie informacje. One zawsze się gromadzą ze wszystkich stron i kłębią i pokazują różne takie rzeczy, na które może nie zwróciłabym uwagi. Nigdy wcześniej nie interesowałam się kulturą Indian Ameryki Północnej, którzy zostali tak barbarzyńsko wyniszczeni przez białych ludzi, ale w tej kulturze pojawia się tak wiele prawdy. Między innymi to, że biali chcieli kupić ziemię od Indian, a Indianie mówili, że oni nie mogą nam, białym ludziom, sprzedać czegoś, co do nich nie należy, bo ziemia należy do wszystkich. Matka Ziemia należy do wszystkich. I dokładnie, wy nie potrzebujecie pieniędzy, żeby odczuć szczęście. Wy możecie wyjść do parku, wyjść do lasu i odczujecie szczęście. Myślę, że jest to taka malutkie przesłanie i pewna inspiracja. I na tym skończę pierwszą część mojego sprawozdania z 12 rytuału dla Matki Ziemi. I chciałabym was zainspirować do takich maleńkich przemyśleń, bardzo maleńkich przemyśleń na ten temat. I zapraszam na drugą część. Wasza Maria Bukarti.